Partnerem kanału jest Szkoła Żeglarstwa Morka, oferująca czartery jachtów na całym świecie, szkolenia żeglarskie, motorowodne i specjalistyczne, autorskie podręczniki dla żeglarzy i motorowodniaków oraz doskonałe kursy online. Zajrzyj do nas i sprawdź nas. Gwarantuję, że się nie zawiedziesz. www.morka.pl. Polecam, kapitan Piotr Lewandowski. Projekt Prawo dla Marynarza powstał w 2019 roku, gdy właścicielka FixUp Kancelarii Adwokackiej przeprowadziła się ze Śląska na Pomorze. Sama Kancelaria Adwokacka może pochwalić się już niemal 10-letnim stażem, natomiast ostatnie 5 lat można uznać za kluczowe dla jej rozwoju w obszarze prawa morskiego i prawa dla żeglarzy. Wsparcie żeglarzy, marynarzy i turystyki wodnej to już nie tylko sposób na życie zawodowe adwokata, lecz przede wszystkim styl życia, ponieważ założycielka Sandra Duch, czyli ja, nosi dumny tytuł żona marynarza. Zapraszamy Was na bloga prawodlamarynarza.pl oraz na nasze profile na Instagramie i TikToku o tej samej nazwie. Cześć, dzień dobry. Dzisiaj w pięknych okolicznościach przyrody, bo mamy lato, nie w kancelarii FixUp, tylko gościmy u... Na home office, u adwokat Sandry Duch. Porozmawiamy dzisiaj o żeglarskich, prawno-żeglarskich tematach. Zaczniemy od takiego drażliwego tematu, jakim jest alkohol, bo praktycznie w co drugiej szancie mamy hejha, kolejkę nalej, na umrzyka skrzyni, tam rum to teoretycznie narodowy trunek żeglarza, ale no niestety poruszamy się czy to motorówkami, czy żaglówkami, czy nawet ten odcinek będzie dotyczył i kajakarzy, i użytkowników rowerków wodnych. Mhm. No i jak, można to piwko, czy nie można to piwko? Dzień dobry, tak w ogóle Państwu. Można czy nie można? Wiem, że to bardzo boli i wiem, że to jest bardzo duży problem, choć jest zaskakujące, czemu taki problem duży jest, bo jednak te żagle faktycznie kojarzą się wielu z wakacjami, ze swobodą, z alkoholem, z all inclusive często, więc no nie można. Nie można. Nie można, nie powinno się, powinno się mocno ograniczyć i powiem tak wprost, to doskonale wiemy, myślę, że ty doskonale to już w ogóle wiesz, już nawet pomijając przepisy, rozsądek nakazuje przyjąć, żeby jednak na wodzie tego alkoholu nie spożywać. No dokładnie. I w ogóle darujmy sobie temat, że alkohol nie jest zdrowy i najlepiej go nie pić, bo to jest oczywistość udowodniona medycznie i w ogóle, więc to zostawmy na bok. No ale skupmy się na tym prawie, no bo ładnie tutaj zauważyłaś. Będziemy sobie mówić na ty, nie będziemy ściemniać widzom. Jesteśmy żeglarzami, więc tutaj do pani mecenas będę się czasami zwracał po imieniu. No w Polsce są takie normy. Nie są najbardziej rygorystyczne w Europie, ale są dość rygorystyczne, bo mamy 0,2 i 0,5 promila, tak, takie granice. Czym one się różnią? Tak, bo mamy dwie granice właściwie i te granice są wyznaczone przez rodzaj przepisów, czyli w jednym przypadku bierzemy pod uwagę przepisy z kodeksu wykroczeń, czyli tak w domyśle trochę lżejsze, w karze i lżejsze w tym, co dostaniemy i za co zostaniemy tutaj ukarani i w jaki sposób. No i te poważne przepisy z kodeksu karnego, no, które się wiążą z już no, licznymi, dosyć poważnymi konsekwencjami. I ta dolna granica, czyli ta, która przewiduje, że w ogóle tą odpowiedzialność jakąkolwiek mamy, to jest ten kodeks wykroczeń. I tutaj grzywna 2,5 tysiąca złotych. Tutaj mamy także ryzyko, właściwie oblig odebrania nam prawa jazdy. Niekoniecznie patentu, prawa jazdy, czyli jesteśmy na wodzie, pływamy sobie, no niestety pod wpływem i pod wpływem, czyli powyżej 0,2 promila. No i niestety to się kończy tym, że możemy stracić nie tylko uprawnienia do prowadzenia pojazdu mechanicznego, jakim jest jacht motorowy albo jacht żaglowy z pomocniczym napędem, ale przede wszystkim możemy stracić prawo jazdy. No a w przypadku tej drugiej kategorii, czyli tej kategorii już z prawem karnym, no to tutaj mamy już poważniejsze rzeczy, bo mamy ryzyko pozbawienia wolności.
mamy ryzyko ograniczenia wolności, to jako powiedzmy taka niższa kara, ale raczej się orzeka, zauważyłam to, że częściej jednak jest pozbawienie wolności, ewentualne zawieszenie wykonania tej kary. No grzywna tutaj oczywiście od pewnego czasu przepadek pojazdu. Przepadek pojazdu, natomiast na ten moment bym raczej wiązała to z prawem jazdy, w sensie takim, że jeśli pod wpływem alkoholu prowadzimy samochód, to wtedy mam ten przepadek pojazdu, ale są planowane przepisy, są planowane zmiany, które są już pozytywnie zaopiniowane przez komisję kodyfikacyjną działającą przy ministrze sprawiedliwości odnośnie tego, że możemy za pływanie pod wpływem stracić jacht. No, czyli tutaj ostatnio robiłem takich dużo materiałów, wydałem dla houseboatowców, a te łódki są warte około 1 000 000 zł, tak. Więc może zaboleć. Może zaboleć. Tutaj przypominam, że te przepisy to są takie, że nawet niekoniecznie musimy być właścicielem formalnie, no bo jak na przykład mamy łódkę w leasingu, no to tym właścicielem nie jesteśmy, ale mogą nam orzec równowartość tej kwoty. Mhm. I co ciekawe, w tych planowanych, bo na dzień dzisiejszy jest tak, że mamy, myślę, że wkleimy te progi utraty, bo one są w zależności od tego, jak bardzo jesteśmy pod wpływem. Rozumiem. Ale w planowanych zmianach to ma być zmienione, to ma być usunięte zupełnie i oddane to w ogóle pod decyzję sądu, czyli nie będzie obligatoryjnego przypadku, ale no sąd będzie mógł zadecydować, więc jeśli sąd się zirytuje, że faktycznie jednak na tym akwenie pływaliśmy sobie, jeździliśmy tym jachtem na przykład motorowym, houseboatem i no stwarzaliśmy zagrożenie, bo nie wiem, był to środek sezonu, nie tak jak tutaj, że nie ma żywego ducha, to faktycznie może się zdarzyć, że jednak ci sędziowie będą w tych przypadkach orzekać. I jeszcze nie daj Bóg, nie wyrazimy skruchy i będziemy zbyt hardzi przed obliczem wysokiego sądu. No nie powinniśmy być, ale no, temat alkoholu, jak powiedziałeś na początku, budzi duże kontrowersje i wydaje mi się, że jednak ta hardość tutaj w tym zakresie w narodzie się trzyma bardzo. Trzyma się, tak. No cóż, a powiedz mi tak, no bo płyniemy sobie, wzięliśmy sobie łódkę na Mazurach, Zatoce Gdańskiej, nie ma to większego znaczenia, żaglówkę, ma silnik, wiadomo, no i jest tam nas 5 osób. Jest jeden na śródlądziu kierownik statku, a na morzu nazywa się kapitan, no nieważne, ten głowa tego jachtu, czy tylko on musi trzymać normę, czy ktoś jeszcze, czy osoby wyznaczone do jakiejś funkcji też muszą tą normę trzymać? To jest temat płynny i myślę, że przy kolejnym spotkaniu, kolejnym filmie musimy o tym też porozmawiać, bo ten temat, on nie jest niestety zero-jedynkowy. Oczekuje się od nas, mówię też o sobie tutaj, że poda się zero-jedynkowe rozwiązanie w tym zakresie. Spotkał się matematyk z prawnikiem. Więc oczekuje się, żeby podano zero-jedynkowe rozwiązanie, ale to nie jest takie proste. Przede wszystkim z tego powodu, że moim zdaniem załoga co do zasady jest zwolniona. No bo załoga jako załoga w domyśle na przykład powiedzmy ktoś, kto z nami płynie, ale no nie angażuje się w żaden sposób w prowadzenie tego jachtu w ten czy inny sposób, nie trymuje żagli, no nie wiem, nie trzyma odbijaczy, cokolwiek, no to wiadomo, ten alkohol pić może. Natomiast w mojej ocenie ktokolwiek jest zaangażowany i jest tą załogą w takim rozumieniu ścisłym, czyli są to osoby bardzo potrzebne, sama taką jestem, jak gdzieś płynę z moim mężem, przynieś, podnieś, pozamiataj, ale nie wyobrażam sobie, żeby to przynieść, podnieść, pozamiataj, odbywało się pod wpływem alkoholu. I być może tutaj mielibyśmy pewien spór, bo w mojej ocenie, gdyby nas ktoś skontrolował na wodzie, to będą przede wszystkim kontrolować tą osobę, która ster trzyma. I jeżeli osoba, która trzyma ster, i to głównie dotyczy moim zdaniem jachtów motorowych, no bo przy jachtach żaglowych jest trochę inaczej, ale to jest temat na odrębny film. Natomiast osoba, która trzyma ster, w mojej ocenie, na przykład tutaj na jeziorze, jakby złapała policja, to ją przede wszystkim będą badać. I tą osobę będą sprawdzać, czy ona jest pod wpływem alkoholu. Więc jeśli chcemy załogantowi oddać ster, absolutnie bez alkoholu. No i bardzo dobrze. A powiedz mi, a inne używki, w tym leki, tak? Bo nie, no wiadomo, na czarnym rynku jest dostępnych dużo używek i to nielegalnych i te to z automatu nie wolno i tutaj nie ma co za bardzo dyskutować, ale
Przecież kupę leków jest wypisywanych przez lekarzy, które na tych małych ulotkach drobnym druczkiem mają zapisane, że nie powinno się prowadzić pojazdów. Przyjmuje się tak, że substancje odurzające, które są w tych przepisach kodeksu wykroczeń i kodeksu karnego wymienione, co do zasady no nie możemy być pod wpływem substancji odurzających. Czym jest substancja odurzająca? No nie będziemy tutaj wchodzić w polemikę i kwestię tam upraszczając to bardzo mocno. Jeśli leki na swojej ulotce mają napisane, że no nie powinniśmy tych leków stosować, jeżeli planujemy prowadzenie pojazdu, no to moim zdaniem to się rozciąga również na prowadzenie pojazdów na wodzie. Nawet czasami, nie wiem czy przypadkiem nawet głupi, nie głupi, ale często stosowany przez osoby mające chorobę morską, Aviomarin, czy powiedzmy jakiekolwiek inne tego typu leki, które chorobę lokomocyjną po prostu niwelują, też mają w sobie napisane, że jednak nie wolno ich stosować, jeżeli prowadzimy pojazd. No to według mnie to się rozciąga w zupełności także na prowadzenie jachtów. I nawet już pomijając te ścisłe przepisy dotyczące kodeksu wykroczeń i kodeksu karnego, w ustawie o żegludze śródlądowej jest na samym końcu, tam gdzie nikt nie dociera, poza prawnikami czasami, niektórymi, ja tam dotarłam, są przepisy, które zakazują pewnych zachowań. One są bardzo ogólnie określone i na przykład kto stwarza niebezpieczeństwo w ruchu śródlądowym. Bardzo ogólne, więc, ale jednak kto stwarza niebezpieczeństwo w ruchu śródlądowym, podlega karze grzywny. No podlega, no więc jeżeli ktoś staje za sterem, prowadzi daną jednostkę pod wpływem jakiegokolwiek innego środka, typu lekarstwa, których no, nie powinien w tym momencie używać, no to moim zdaniem naraża się chociażby z tego przepisu na odpowiedzialność. Jasne, czyli kapitan, jeżeli ma chorobę morską, to nie pije na pewno alkoholu, bo mu nie wolno. Tak. Nie bierze Aviomarinu, tylko pije dużo wody mineralnej. No i co oddaje Neptunowi, co jemu należy? Ja oczywiście nie jestem 100% przekonana, ja tak podałam ten przykład Aviomarinu, bo wiem jak... On jest wyjątkowo otępiający. Właśnie, wiem jak załoganci, z którymi ja pływałam, jak czasami reagowały, na przykład pozdrawiam tutaj moją koleżankę Asię, która gdy pojawiła się jakaś gorsza sytuacja na wodzie, to zawsze Aviomarin i na w pokładzie, bo to mniej powodowało mniejsze problemy, szła po prostu spać. Więc dlatego właśnie tak kojarzę, że tutaj ten Aviomarin, ale no nie dam sobie odciąć kończyny żadnej, że tak faktycznie jest, żeby nie było, że... Ale ostrożnie, miejmy z tyłu głowy, że możemy mieć po tym kłopoty, zwłaszcza gdyby się doszło do jakiegoś wypadku, tak? No tak, bo umówmy się, że standardowo policja raczej nie ma możliwości wykrycia we krwi Aviomarinu. No zgadza się i przede wszystkim to zawsze jest, we wszystkim moim zdaniem, a zwłaszcza w poruszaniu się na wodzie powinno być, jest dobrze, okej, ale jak jest źle, to nas przetrzepią od góry do dołu. Tak, i wtedy wystąpisz w roli nie tutaj gościa w filmie, tylko zawodowo. Tak, i, tak, to i ty, nie. Wtedy będziemy się w mniej przyjemnych okolicznościach spotykali. Tak. Nie? A teraz powiedz mi jeszcze, bo tutaj znalazłem w ustawie, o osobach tam wypoczywających na obszarach wodnych, wkleimy, bo ja to nazwę mogę przekręcić, jest taki artykuł, który zabrania poruszania się w ruchu wodnym statku lub innego obiektu pływającego, nie będącego nawet pojazdem mechanicznym, osobie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka. Czyli tak jak tu jesteśmy na pomoście kajakowym i byśmy chcieli się wybrać na wycieczkę tutaj po tym pięknym jeziorze kajakami, też żadnego piwka. Też i to z tej ustawy. Tam jeszcze można by było... tak to brzydko określę, naciągnąć z kodeksu wykroczeń, no bo tam też jest, tylko tam jest ograniczone to do pewnych obszarów, to też wkleimy, żeby tutaj doprecyzować. Natomiast już ta ustawa zakazuje tak właściwie no, pływania kajakiem, pływania rowerkiem wodnym, pływania supem, moim zdaniem. No inny obiekt pływający. Inny obiekt niczym Rose na Titaniku, nie możemy na drzwiach pływać pod wpływem alkoholu, więc... No, trzeba by było tutaj się mocno zastanowić nad tym, czy faktycznie warto ryzykować. Jasne. Ale rozumiem, że gdyby, oczywiście żartując, gdyby
jakbyśmy byli na statku typu Titanic i zaczęli tonąć, to myślę, że ostatnią rzeczą, którą bym się przejmował, że jestem po drinku, myślę, że tutaj jakoś byś mnie wybroniła przed sądem z tego. Tak, ja myślę, że to warto wykorzystać, co teraz powiedziałeś i podkreślić jedną rzecz, bo tak jak rozmawialiśmy o tym zero-jedynkowym podejściu, często, kiedy tego typu rzeczy nagrywamy, oczekuje się od nas odpowiedzi zero-jedynkowej. Czyli w każdym przypadku to ma być tak, to ma być tak, tak to jest i mamy dać gotowy przepis. Niestety, mimo że w Polsce nie ma prawa precedensu, to jednak w pewnym stopniu korzysta się z tego dorobku orzeczniczego. Ten dorobek orzeczniczy jest dlatego wykorzystywany, żeby dać taki drogowskaz, jak należy coś interpretować, bo w Polsce oczywiście trzeba ładnie interpretować te wszystkie przepisy, tak żeby one miały ręce i nogi, no bo wszystko nie jest zapisane zero-jedynkowo. Więc mogą być sytuacje właśnie, że to, że jesteśmy na tym, nie zachęcam, ale powiedzmy, mogą się zdarzyć sytuacje, w której to nie będzie tak rygorystycznie, czyli że śmiejemy się z Titanica, ale to właśnie na tym to polega, że dana sytuacja powinna być interpretowana indywidualnie. Rozumiem. Ale co do zasady, zwłaszcza na kajakach, bo to też wiem, że jest częsty przyczynek do spożywania alkoholu, powinniśmy być ostrożni. Jasne. U ciebie na TikToku albo na Instagramie, już nie pamiętam, zresztą polecamy bloga, link oczywiście w opisie. Był ciekawy przypadek, omawiałaś spożycie alkoholu statku stojącego na kotwicy, ale który stoi z dala od szlaku żeglownego. To wyniknęło z tego, że padło pytanie w wiadomości prywatnej, czy jak stoję na kotwicy, to czy mogę spożywać alkohol? No i tak z mojego, powiedzmy, prywatnego punktu widzenia, mówię o prywatnym punkcie widzenia, bo no mój mąż pływa, jest marynarzem, jest kapitanem i tak słysząc to pytanie, mój mąż zawsze reaguje, no jak to, na kotwicy, nieważne, czy na kotwicy, czy nie na kotwicy, alkoholu pić nie wolno. No ale wiadomo, że żegluga śródlądowa, bo to głównie o takiej tutaj będziemy rozmawiać, no rządzi się trochę innymi prawami. No i tak szukając odpowiedzi na to dosyć ciekawe pytanie, przyjęłam ogólną zasadę odpowiedzi nie, że nie wolno, ale to w myśl takiej zasady bardziej, ja jestem takim prawnikiem, który jeżeli abstrakcyjnie komuś coś opowiadam, czyli nie odnoszę się do konkretnego stanu faktycznego, to raczej zachęcam, żeby jednak być trochę ten dwa kroki do tyłu ostrożniejszym niż takim hop do przodu i hura, hoj, hop, hura, tak, dokładnie. I w mojej ocenie w ustawie o żegludze śródlądowej mamy napisane, czym tak właściwie jest ten postój, więc postój możemy odbywać przy pomoście, przy kei, przy, nie wiem, boi, gdziekolwiek, ale też postój może odbywać się gdziekolwiek, byle żeby nie tamować ruchu. No jak stoimy gdziekolwiek, to musimy mieć kotwicę, a jak mamy kotwicę, to tam jest wprost napisane, że powinniśmy być na stand-by'u. Jeżeli jesteśmy na stand-by'u, no to samo przez się myślę, to się no to już rozumie, już mamy wykluczone. Aczkolwiek jest tam też zapisane, że jeżeli stoimy na tej kotwicy, czy tam w ogóle stoimy, w pobliżu tego szlaku żeglownego, czy tam żeglugowego, ustawa mówi żeglowny chyba, to wtedy no, ten stand-by powinien być faktycznie prowadzony i on powinien 24 godziny na dobę być prowadzony. Uwaga, ktoś tak, spokojnie. Próbuje zaatakować. Tak. I to tak trochę budzi pewne wątpliwości i problemy, no bo czy tutaj mamy szlak? No nie widzę. Nie jest oznaczony, tak, nie jest oznaczony. A z drugiej strony w mojej ocenie dałoby się pytanie, czy chodzi o ten szlak stricte oznaczony, czyli tak jak mówią przepisy, że szlak musi być oznaczony, muszą być te znaki, musi być wszystko zero-jedynkowe. Czy na przykład szlak żeglowny taki w rozumieniu takim faktycznym, takim potocznym, czyli skoro tutaj ktoś sobie może przepływać, bo tutaj to jezioro ma 7 kilometrów, więc czasami sobie łódki przepływają. Myślę, że już można by się było bronić, że no tutaj nie ma szlaku, że tu na tej kotwicy można, ale no z drugiej strony znowu pole interpretacji jest dosyć szerokie. Nie no, generalnie myślę, że tutaj możemy mało popularną rzecz powiedzieć, tak, ale że tak powiem, no zgodną z prawdą, jeżeli ktoś musi się napić na tej kotwicy, to ja sugeruję udać się do jakiegoś specjalisty, bo ma problem, tak?
No jest to, właśnie na TikToku pojawiło się parę komentarzy, ale w czym problem? No właśnie na tej zasadzie, że o czym my rozmawiamy, dlaczego my to w ogóle rozpatrujemy? Z czego wynika, że ktoś ma problem z tym, że on musi koniecznie ten alkohol na tej kotwicy wypić? I tak parę osób właśnie wrzuciło taki komentarz odnośnie tego, no czy trochę nie szalejemy z interpretacją i po co to nagrywamy, skoro powinniśmy być zdroworozsądkowi i jednak tego alkoholu nie pić. Dokładnie. No ja sobie, zanim tutaj przyjechałem, wrzuciłem w jeden z kalkulatorów internetowych takie zadanie właśnie odnośnie dla swojej osoby, o swoim wzroście i masie i wieku. Wypicie podczas szybkiego takiego obiadu 15-minutowego jednego dużego piwa, tak? Bo się mówi, a piwko mogę wypić. No i powiem szczerze, że trochę mnie zmroziła odpowiedź kalkulatora, bo wyszło, że po tym, na koniec tego posiłku miałbym 0,18, czyli mielściłbym się w normie, tylko że zanim by się ładnie ten alkohol rozszedł, że tak powiem, wysycił w organizmie, to po pół godzinie bym miał 0,38, czyli już jest wykroczenie. Do ruchu bym mógł wrócić po półtorej godzinie, a 0,0 bym miał dopiero po około 2,5 godzinach. Z tym, że to jest tylko kalkulator, bo każdy też inaczej ten alkohol... Zależy od praktycznie faz księżyca, można powiedzieć. Dokładnie, od siły wiatru też. Tak. Także, no cóż, jesteśmy na wodzie, nie pijemy. Jak ktoś lubi, albo nawet jak ktoś musi, no to postój, jest tawerna przy brzegu. Tak, najlepiej. Bardzo Ci dziękuję za cenne rady. Życzę Wam wszystkiego dobrego, udanego sezonu. Udanego sezonu.